Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów w programie Wytup to z siebie. Przedstawiamy historię wyjątkowych osób, które przyczyniły się do rozwoju kultury stepowania w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Karol Drzewoszewski i moim i waszym gościem jest dzisiaj Jacek Wester, solista teatru muzycznego w Gdyni, aktor scen muzycznych, politolog, dziennikarz, pedagog i logopeda. Witam cię, Jacku, bardzo serdecznie. Witaj Karolu, witam wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. Jacku, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na ten wywiad. Jest to dla mnie szczególna chwila, ponieważ, jak wiesz, zaczynamy nasze działania i też moja przygoda ze stepowaniem zaczyna się od ciebie. Dlatego to też jest pytanie, które mnie bardzo ciekawi. Jak zaczęła się twoja przygoda ze stepowaniem? Tak, ja dzisiaj nadaję z mojego domu rodzinnego w Bielawie u podnóża Gursowich. No i bardzo mi miło, że jestem pierwszym gościem w Twoim cyklu. Tak jak mówisz, łączy nas to, że gdzieś tam pod moim okiem zaczynałeś swoją przygodę, a moja przygoda zaczęła się w latach 80., w 84 roku, kiedy to. Podobnie jak ty później, zdałem do szkoły, do studia wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. No i tam od pierwszego roku były lekcje stepu. Moją pierwszą profesorką i osobą, która absolutnie mnie tym zaraziła, była pani Danuta Dunin-Wąsowicz, niezapomniana osoba i wielka postać i taki wspaniały autorytet, ale też i osobowość niesamowita. Pamiętam ją z egzaminów wstępnych, jak ją zobaczyłem, a było to przecież, to był czerwiec, to było ciepło bardzo i do Sylwestra jeszcze daleko, a miałem wrażenie, że ona właśnie prosto z Sylwestra wróciła. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ta pani wyglądała. Ale przy tym była niesamowicie ciepłą osobą, opiekuńczą i taką, bym powiedział, nienachalną w narzucaniu talentu, aczkolwiek bardzo wymagającą. A zwłaszcza wtedy, kiedy odkryła, że ktoś może i da radę, no to już wtedy po prostu cisnęła. No i właśnie tak się to złożyło, że właściwie od pierwszych lekcji miałem jakąś taką wielką łatwość i wielką frajdę w tych zajęciach. No i to nie była zbyt częsta rzecz, a nawet może i podobno zdarzyła się po raz pierwszy, że na pierwszym roku już miałem solowy występ, to znaczy solowy. Miałem koleżankę, która również sobie świetnie radziła i stworzyliśmy taki duet stepujący. I już na pierwszym roku trafiliśmy do programu telewizyjnego. Ha, widzisz, powtarza się historia. Po tym ty tak miałeś. Ale super. Tak, tylko że nasz program nie był programem z jakiegoś takiego cyklu talent show, tylko po prostu jako okrasa takiego rozrywkowego programu, który nazywał się Spacer po Gdyni. I tam wystąpiliśmy z numerem, który nam pani profesor przygotowała, i potem jeszcze nie raz z tym numerem występowaliśmy, bo był po prostu bardzo milutki. To był taki stepujący walc z Alicji w Krainie Czarów. No, bo wtedy tak to właśnie było, że pierwszy rok jakby zaczynał zbiorowym takim układem z walca. Dlatego, że walc jest jednym z najtrudniejszych jakby do stepowania tańców, dlatego, że wymaga bardzo dużej precyzji i tego bicia na trzy, prawda? I te triolki muszą być równiutkie i więc zawsze cały rok robił tak, na pierwszym roku robiliśmy taki duży zbiorowy układ z walca. No, myśmy mieli do tego jeszcze swój solowy jakby duet, ten duet ustawiony przez panią profesor. No i tak to się zaczęło, wiesz. Potem była jak to zwykle szkoła. W tej szkole z roku na rok coraz fajniejsze numery, coraz ich więcej też przybywało, więc robił się też taki jakby trochę repertuar, z którym można było już występować gdzieś tam na tak zwanych
teraz to się miło nazywa misja, kiedyś to po prostu była zwykła chałtura. Ale dzięki temu można było te parę groszy do tej wypłaty w teatrze dorobić. A, bo jasne, to jest też ważna rzecz, że my od pierwszego roku byliśmy zatrudnieni w teatrze na etacie jako zespół wokalny, jako chórzyści, więc już mieliśmy jakieś tam pensyjki, jakieś tam świadczenia z teatru. To znacznie pomagało w takiej nauce daleko od domu, bo ja przyjechałem do Gdyni 550 kilometrów, więc to trochę było daleko od domu. No tak. No. I taki był początek, wiesz, a później się to wszystko toczyło. Toczyło się. No właśnie, a ja pamiętam, że wspomniałeś o lekcjach, które udzielał ci Frank Towen. Czy możesz coś o tym więcej opowiedzieć? Dobrze. No więc to wyglądało tak, że jak zrobiłem... W 1988 roku był dyplom mojego roku. Na ten dyplom robiliśmy Ewitę. To było, jakby można powiedzieć, taka mała prapremiera polska. Ale żeby ją fajnie zrobić, to wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy do NRD, do Drezna, zobaczyć Ewitę w teatrze. Umożliwił nam to pewien taki pan, który znał Baduszkową i który przyjeżdżał do Polski oglądać spektakle i był krytykiem teatralnym. I tam w Dreźnie, w Berlinie i potem w Dreźnie spotkaliśmy się z nim i on jakby zafascynowany tą moją pasją do stepowania zaproponował mi, że on załatwi mi stypendium. Był taki music hall w Berlinie, Friedrichstadt Palace i tam były takie zespoły, tam odbywały się regularne lekcje i tam była też taka pani, która uczyła stepowania. Proszę? Mówiłeś coś? Tak, mamy jakieś sprzężenia na linii. Czy mógłbyś powiedzieć jeszcze raz o tym miejscu w Berlinie? Ponieważ akurat wtedy, jak mówiłeś tą nazwę, to zacięło się. Aha, okej. Okay. To był Friedrichstadt Palace, z którego były transmitowane też programy telewizyjne na Eurowizji. I tam był taki mocny zespół, no, to była raczej taki rodzaj estrady. I tam były lekcje nie tylko klasyczne, nowoczesne, estradowych tańców, ale również stepowania. I on zadeklarował się, że on załatwi mi stypendium do tego przybytku. I załatwił. Ale to były czasy, kiedy my nie mieliśmy paszportu w szufladzie w domu, tylko o ten paszport trzeba było złożyć jakby aplikację. No oczywiście, skoro stypendium, to musiało to przejść przez Ministerstwo Edukacji czy tam Szkolnictwa Wyższego i tam zaczęły się problemy, ponieważ każdy stypendysta, który wyjeżdżał za granicę, musiał zdać egzamin z języka. A ponieważ miałem jechać do Berlina, to miał być to egzamin z niemieckiego. I w ogóle to było, wiesz, dziwne, dlatego że ministerstwo grosza na to stypendium nie dawało, ponieważ fundował mi to Friedrichstadt Palace. A jednak był takie obostrzenie, że musiałem zdawać ten egzamin, do którego nie podszedłem, ponieważ język niemiecki jako język obcy był mi kompletnie obcy. Jasne. I w ten sposób koło nosa do pracy. Po dyplomie pierwszym moim miejscem pracy był Teatr Rozrywki w Chorzowie. Tak, widzę, że chyba się... Jesteś? Jestem. Przerwało cię i usłyszeliśmy, że niestety stypendium przeszło ci koło nosa, ale nie usłyszeliśmy... Co dalej? No więc dalej poszedłem do pracy i moim pierwszym miejscem pracy był Teatr Rozrywki w Chorzowie, który powstał jako taki polski music hall wcześniej, tam kilka lat temu jeszcze
czasów tak zwanego prezesa Szczepańskiego, który był prezesem telewizji i to miał być taki telewizyjny ośrodek rozrywkowy. Ale potem ta koncepcja padła i zrobił się tam po prostu teatr rozrywki. I w tym teatrze spotkałem dwie istotne osoby. Spotkałem Zofię Kuleszankę, która choreografa, która jako jedna z chyba z pierwszych w Polsce miała stypendium Casino de Paris. Właśnie tam nauczyła się stepować i też umiała stepować i jej choreografię stepowaliśmy w takiej bajce pod tytułem Kraina 105 tajemnicy. A Zofia Kuleszanka jeszcze przed moim jakby pobytem w szkole u nas w Gdyni uczyła właśnie stepowania w 70-tych, na przełomie 70-tych, 80-tych lat. No i też spotkałem właśnie Franka Towena, który do Chorzowa często dosyć przyjeżdżał, stawiając tam choreografię do spektakli. I ja tam wykorzystałem to, że on jest i wziąłem u niego prywatne lekcje. I te prywatne lekcje, tam ich było chyba 10, kosztowały mnie miesięczny dochód. To i tak nie tak strasznie dużo. Bardzo się polubiliśmy, więc w związku z tym było, że tak powiem, miło. Aczkolwiek pan Towen już wtedy był staruszkiem, chyba miał około 90 lat i zdarzało mu się na tych lekcjach nawet lekko przysnąć. Ale to, co pokazał, to pokazał i kilka rzeczy mnie niewątpliwie nauczył. Ale to jest całkiem niezły gag do sketchu. Tak. On chodził zawsze z taką, w której miał nagrania do różnych rodzajów kombinacji. Puszczał te nagranie, pokazywał, wytłumaczył wszystko, po czym siadał sobie na krzesełku, tak się podpierał i tak patrzył i tak zdarzało mu się, że głowa mu opadła. Jacku, jeśli mogę cię prosić, powiedz jeszcze raz właśnie tą historię, bo przerywa. Internet sprawił, że po prostu drugie słowo wyszło. Wyszło też zabawnie w sumie. No, to taka anegdota, że na tych lekcjach puszczał, miał walizeczkę z nagraniami do każdej kombinacji, miał odpowiednie nagranie, puszczał kasetę, wychodził, pokazywał, tłumaczył daną kombinację, po czym usiadł na krzesełku, tak się poparł i tak patrzył i tak mu się zdarzało. Opuścić głowę i leciutko przysnąć. Nie, no super. No, trzeba było się starać, żeby tak się nie stało. Tak jest. Po czym ja w Chorzowie długo nie byłem i wróciłem do Gdyni. A w ogóle dlaczego pomysł był z tym Towenem? Dlaczego ja tak zabiegałem o to, żeby u niego te lekcje wziąć? Ponieważ wcześniej, na drugim roku będąc, brałem udział w takiej premierze u nas w Gdyni Dwoje na huśtawka, ten musical się nazywał Huśtawka, według Dwoje na huśtawkę. I choreografię dużego numeru stepowanego, który się nazywa Podatek od soli, robiła Irzina Nowakowska, która też jest jego uczennicą. I przez to, że ona mi tam opowiedziała o tym Towenie, o tym Divadlo w Pradze, no to tak mi się zamarzyło. Nawet myślałem o tym, żeby do tej Pragi pojechać, ale po co miałem jechać, jak Towen do mnie przyjechał? Super. No ekstra. No. Fantastycznie. No dobrze. Chciałbyś coś dodać jeszcze a propos swojej kariery? Słuchaj, no bo potem wiesz, oprócz tego, że jakby wykorzystywałem to na scenie, że brałem udział w tych stepowanych rzeczach, że w koncertach różnych miałem numery stepowane, to jest jakby jedna rzecz, ale potem przyszła jakby pora na to, żeby zacząć działać na niwie edukacji, czyli krzewienia jakby tej kultury stepowania, prawda? I zaczęło się od tego, że w 90 roku powstał w Gdyni w drugim liceum
profil profil artystyczny, o taki teatralny, artystyczny. Ta młodzież do nas przychodziła do teatru na zajęcia i ja tam wtedy zacząłem właśnie stepowania. I miałem tych zajęć przez 6 lat. Tam prawie miałem już na koniec, to już miałem cały etat w tej szkole. Ale jednocześnie potem zacząłem uczyć u nas w studio, bo już niestety nieodżałowana pani profesor Dunin-Bąsowicz zmarła i kto się musiał zastąpić. I zacząłem uczyć wtedy w studio i to były lata, te 5 lat, to były jakieś mordercze lata. Ja się dziwię, że ja to w ogóle dałem radę, ponieważ w teatrze byłem zawsze przecież czynnym aktorem, który dość dużo grał. I te wieczory były zajęte i próby i spektakle. Oprócz tego studio, które miało zawsze zajęcia tak o godzinie chyba 8 zaczynaliśmy albo 8:15. No i popołudniami to liceum, więc tak de facto jak ja wchodziłem o 8 rano do teatru, to wychodziłem o 23 z minutami, no 23 gdzieś tam koło 23. No i to po prostu, i tak było przez 5 lat, non-stop. Więc po prostu w pewnym momencie, jak ten profil wreszcie tam zlikwidowano w tej szkole, to odetchnąłem z ulgą. Mhm. I przez kolejne 20 lat uczyłem tylko w studio. Starając się wykształcić, myśleć o tym, że trzeba wykształcić jakiegoś następcę. Próbowałem kilkakrotnie i to nie było łatwe, ponieważ jednak nie każdy ma ochotę i zacięcie, i siły, i w ogóle pomysł na siebie, żeby być nauczycielem, prawda? W szkole artystycznej jednak chce się bardziej może na scenę to ludzi ciągnie, więc oni uciekali gdzieś w Polskę, wiesz, ci moi najlepsi i świetnie sobie zresztą radzą do dzisiaj i super. No ale całe szczęście zdarzył się Karol Drzewoszewski, który po prostu pałeczkę zaczął powolutku przejmować. Poszedł drogą taką bardzo słuszną, bo studia pedagogiczne, bo uprawnienia nauczycielskie, bo to wszystko, czego ja na początku nie miałem, ty już od początku miałeś. I to po prostu było bardzo, bardzo pozytywnie i dobrze jakby zrobione. Stąd potem bez żadnego żalu i mogłem tobie jakby przekazać to wszystko. I dziś już tylko odpoczywam od tego stepowania. No tak. Ale lubię popatrzeć i czasami jak tam coś trzeba ułożyć, to tam jeszcze się ułoży, ale już rzadko zakładam buty do stepu. Tak, ja pamiętam, jak powiedziałeś, że warto pójść na studia pedagogiczne i to był taki dla mnie motor, żeby w ogóle pójść tą ścieżką i no też jestem bardzo ci wdzięczny za to, że właśnie tak mną pokierowałeś, bo ja będąc młodym człowiekiem nie zdawałem sobie sprawy, co z tego może wyniknąć, ale gdzieś tam było jakieś takie ślepe zaufanie, można powiedzieć, nie? Które... Ale też i talent, Karolku, co tu dużo gadać, po prostu ty to lubiłeś, miałeś trochę fisia na tym punkcie, a tylko ktoś taki, kto ma takiego fisia, może to robić, no, taka prawda. Tak, ale jest też bardzo ważną rzeczą to, że czasy się zmieniły, że granice są otwarte, że miałeś szansę pojechać w świat po prostu, pouczyć się u jednego, u drugiego, u trzeciego. Każdy uczy czego innego, każdy ma trochę swój własny styl i wiesz, i to wszystko potem gdzieś tam się odkłada i składa w taką fajną rzecz. No tak. Ja na przykład, wiesz, nie mogąc wyjechać za granicę, nawiązałem kontakt też w sumie przez przypadek. Taki był pan w ambasadzie amerykańskiej w Poznaniu, który powiedział, że w Stanach Zjednoczonych są takie stowarzyszenia, które się stepem zajmują i że on może mi taki kontakt umożliwić. No i tak się stało, dał mi namiary, to potem ja bardzo chętnie wpisywałem w swoje CV, że jestem jako jedyny Polak w stowarzyszeniu Fred Astaire Performing Arts Association z Miami.
No i tak rzeczywiście było. Ja co prawda musiałem sobie to członkostwo wykupić u nich wtedy za ciężkie dolary, których myśmy jeszcze wtedy tak za bardzo, no to trochę było drogo jak na tamte lata. Ale w zamian za to otrzymałem od nich trochę materiałów takich szkoleniowych, wiesz, co prawda na kasetach wideo, ale jednak zawsze coś tam, czegoś się tam człowiek nauczył. I ja też właśnie moją metodę jakby nauczania trochę oparłem o te materiały właśnie z tego stowarzyszenia, ponieważ zawsze myślałem, wiesz, o tym, że okej, okay, każdy, kto ma talent i ma dryg do tego, to się nauczy prędzej czy później, właściwie szybciej. No. Natomiast co zrobić z tymi, którzy mają problem, którym nie bardzo to idzie, nie chce im się, bo czują opór w ciele, bo mi to nie wychodzi, nie będę w tym dobry. A tak sobie pomyślałem, że jak się tak, wiesz, wymyśli, I ktoś się temu jakby podda, to jest szansa, że coś tam będzie umiał stepować. I tak jest, rzeczywiście, wiesz, dużo ludzi, którzy na początku byli tacy na nie, że nie dadzą rady, jednak się potem troszeczkę do tego przykładali i się nauczyli. No to właśnie uprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie, natomiast może chciałbyś coś więcej dodać na temat tego, czym inspirowałeś się albo czym inspirujesz się w swojej pracy. Oczywiście możesz rozwinąć świat stepowania, jak najbardziej, bo spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o stepowaniu, ale przede wszystkim o człowieku, czyli o tobie, więc możesz powiedzieć, czym inspirujesz się w swojej pracy artystycznej, kto jest dla ciebie może takim wzorem, skąd czerpiesz inspirację? Wiesz, na początku wszystko mnie zachwycało. To wszystko było takie trochę nowe. Ja co prawda myśląc o szkole teatralnej, bardziej jakby myślałem o dramacie i do tego musicalu, to tak trafiłem tak troszkę przez przypadek, ale jak już tam trafiłem, to się okazało, że bardzo dobrze trafiłem i że to jest rzecz, która absolutnie mnie porwała i się temu oddałem. I wiele lat jakby wykorzystywałem to, co się gdzieś tam w tej szkole nauczyłem i to, co się uczyłem bez przerwy. Też że teatr, że myśmy byli od początku taką integralną częścią tego teatralnego organizmu, że można było patrzeć na starszych kolegów, obserwować ich, że trzeba było mieć zawsze taką gotowość, ponieważ nie było wiadomo, w którym momencie może nastąpić nagłe zastępstwo. Bo to też były takie czasy, że się zdarzało po prostu, że ktoś nawalił albo coś. Trzeba było nagle być gotowym, prawda? To powodowało, że to wiele uczyło. I więc głównie myślałem o scenie, prawda? Nawet to stepowanie też było elementem, który jakby miał być takim walorem w rozmowach z dyrektorami, prawda, przy obsadach i tak dalej, przy szukaniu angażu, że taką umiejętność posiadam. Nadal jest. I myślę, że to nadal jest tak, że to jest warto jakby inwestować w takie umiejętności. No, potem już bywało różnie. Oczywiście ciągle byłem bardzo zajęty na scenie, ale gdzieś tam przyszły takie momenty, że zacząłem się też rozwijać w trochę innych kierunkach, które mnie pociągały, wiesz. To dziennikarstwo, to te studia były bardzo inspirujące i bardzo rozwijające i spotkałem tam mnóstwo ciekawych ludzi, którzy gdzieś tam też wpłynęli na jakieś poszerzenie horyzontów. I uznałem też, że taki rodzaj jakby rozwoju jest też istotny. I jak już te studia zacząłem, tak 10 lat ponad studiowałem. Skończyło się to studiami doktoranckimi, których w rezultacie tam przerwałem na trzecim roku i nie ukończyłem. Ale też nie z powodu tego, że byłem leniem i mi nie szło, bo wręcz przeciwnie, indeks był piątkowy, tylko że jakby temat, który na doktorat wybrałem, nie był za bardzo takim tematem akademickim, bo się chciałem zająć wymową sceniczną, a na uniwersytecie nie ma specjalistów, profesorów, którzy mogą promować taki doktorat, bo no, co tu dużo gadać, nie znają się na tym.
No tak. No i do tego też temat był troszeczkę jednak artystyczny, bo wymowa sceniczna. No a do tego trochę temperamentu mojego, który gdzieś tam, no i temperament mojego promotora, który no, miał temperament naukowca, po prostu spokojny, wyważony człowiek i ja, który, wiesz, energia mnie rozwalała i tak nie doszło, wie. Ale nie o tym chciałem, bo to tam nieważny doktorat. Ważne to, że przez te 10 lat nauki różnych rzeczy, bo i warsztatu dziennikarskiego, ale też takich ogólnokształcących przedmiotów, jak filozofia, jak politologia. Na politologii przecież jest mnóstwo różnych tematów takich związanych z historią cywilizacji, z kulturą, prawda, z systemami politycznymi. To bardzo jakby poszerzyło moje patrzenie na świat i rozumienie tego też świata. I, więc to też bardzo fajnie. No, a ponieważ miałem zawsze takie też ciągoty do pisania, więc to dziennikarstwo też mnie gdzieś tam, wiesz, ciągnęło i dzięki temu mamy na przykład od tam już ponad chyba 10 lat nasz antrakt w teatrze, którym jakoś tam ciągle kieruję i go sobie tam robimy. Co prawda to jest taka gazetka trochę szkolna, ale miło jest pisać tam dla widzów i mieć taki kontakt też poprzez jakby słowo pisane, nie? Też dzięki temu no każdy, kto wchodzi do teatru, niezależnie od tego, z jakiej strony, może zobaczyć, co się dzieje, że ktoś miał na przykład urodziny, ktoś miał jubileusz, a tutaj studenci mają jakiś dyplom, prawda? Przed chwilą premiera dostała jakąś nagrodę i no dzięki temu to jest bardzo ważne. I no, to jest też taki kolejny etap rozwoju, wydaje mi się, wydawanie takich rzeczy. Ja chciałem Ci powiedzieć, że dzisiejszy wywiad jest dla mnie również kolejnym krokiem w rozwoju. Dziękuję Ci za tę inspirację, ponieważ dzięki Tobie wreszcie wszedłem na Instagram, którego jakoś tak się wystrzegałem i okazało się, że jednak tam daliśmy radę ogarnąć tę dzisiejszą transmisję, więc to jest też rozwijające. A o antrakcie chcę podziękować bardzo Kasi Kurdej, która zajęła się jakby właśnie stroną medialną tej naszej gazety. Robi ten antrakt zarówno jako stronę internetową, jak i w social mediach też właśnie się tym zajmuje. Robi to świetnie i naprawdę wielkie szapoba, bo jest też w tym dobra. Też skończyła dziennikarstwo, oprócz aktorstwa. Fantastycznie. No jak widać, to idzie z parze te dwa zawody. Jacku, tak, a powiedz mi, tak. a co uważasz za swój największy sukces? No, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo wiesz co, nie wiem, no tych sukcesów było pewnie kilka w życiu, ale tak jak teraz patrzę, to wiesz, może największym sukcesem jest to, że w tym sezonie minęło 35 lat, jak jestem na scenie, no i to, że jeszcze na niej wciąż jestem i bywam, to chyba jest jakiś sukces, może nie mały. Nie, ale no na pewno tych sukcesów było kilka, wiesz, no było kilka ważnych ról na pewno. Ale też myślę, że wiesz co, myślę też, że ciągle przed nami są jakieś góry, które trzeba zdobywać i jasne, trzeba przejść do przodu, nie? Nie oglądać się za siebie, co było fajne i wielkim sukcesem, napawać się sukcesem, który już minął. Sztuka aktorska, sztuka teatru jest sztuką ulotną, ona się dzieje tu i teraz. I nawet największy sukces, on za rok, za dwa, za pięć będzie przykryty kolejnymi innymi sukcesami innych ludzi. I o tobie już wiesz, mało kto będzie pamiętał, więc to się nie ma co tym za bardzo tak, wiesz, przejmować i nie ma co tego rozpamiętywać. Trzeba po prostu żyć tym, co tu i teraz się dzieje i myśleć o tym, co w przyszłości nas jeszcze dobrego może spotkać i ku temu jakby iść, nie? Jak najbardziej. A powiedz mi, jak widzisz przyszłość stepowania na deskach teatrów muzycznych w Polsce
i na świecie, może jakie według Ciebie nurty będą dominujące? No tak, no myślę, że do klasyki zawsze będzie się tam wracało, wiesz, od czasu do czasu gdzieś na scenach się będą pojawiać musicale klasyczne, w których będzie się wykorzystywało taki klasyczny rodzaj stepowania, takiego, który ja najbardziej ulubiłem, prawda, takie właśnie z pogranicza stylu z Freda Astera, powiedzmy, ale uważam, że step się też rozwija i step poszedł bardzo do przodu. Świetnym dowodem na to był spektakl Stomp, który był rodzajem, wiesz, grania perkusyjnego nie tylko poprzez taniec, ale też i różnych przedmiotów, które mogą dźwięk wydawać, nie? Tak, tak. Poza tym też myślę, że gdzieś tam te trendy etniczne, które są w teatrach i w ogóle w rozrywce, też gdzieś wykorzystują taki rodzaj, no właśnie, trudno powiedzieć, czy to może step, czy bardziej stomp, czy bardziej irlandzki taniec, czy czeczotka rosyjska, wiesz, czy hiszpańskie flamenko. Niemniej jednak te nurty gdzieś tam się przenikają i fajnie się to robi, że to się zaczyna robić właśnie takie ciekawe i nieoczywiste, że to jest czasami taki element zaskoczenia. Tak, tak. Jak ja to widzę w teatrze? Myślę, że to zawsze będzie wielka atrakcja dla widza, że widzi taką umiejętność, której on nie posiada. Prawda? Bo powiedzmy zaśpiewać lepiej, gorzej, tak. Każdy tam jakoś może. Wierszyk na pamięć powiedzieć też każdemu się zdarzało, ale coś takiego, że ktoś potrafi tak nogami i jeszcze czymś tam jeszcze, wiesz, zrobić taki rodzaj muzyki i show'u, no to już niestety nie każdy to do tego w ogóle to umysłem ogarnia. I dlatego myślę, że to będzie dla ludzi zawsze atrakcyjne i dlatego namawiałbym wszystkich tych, którzy myślą o tworzeniu dla sceny muzycznej, dla nowych scenariuszy, nowej muzyki, żeby myśleli o tym, że taki rodzaj ekspresji jest i że warto w niego też inwestować i że warto to pokazywać. A jest nas ludzi, którzy się tym zajmują coraz więcej, więc tak. To nie jest tak, jak ja zaczynałem uczyć, to w Polsce były pojedyncze osoby, które tym się zajmowały i to już też, którzy już w większości byli, no z tych młodszych to byłem ja, był Józek, który się też od Towena uczył, był pan w poznańskiej szkole baletowej, który starszy już, który uczył stepowania, więc nie było. I na Śląsku właśnie Towen przyjeżdżał i on tam swoich uczniów zaczął tam, wiesz, wypuszczać. I tyle. A teraz już jest, wiesz, to jest otwarty świat, każdy może tę umiejętność zdobyć. To nie jest problem. Moje pierwsze blachy do stepowania były robione na ulicy Świętojańskiej nad restauracją Liliput, tam wyżej koło Urzędu Miasta, mieszkał pan, który pracował na co dzień w stoczni marynarki wojennej i miał dostęp do odpadów, do jakichś takiego aluminium z odrzutowców, wiesz, z odrzutowców. I on zrobił formę. I on te blachy nam odlewał, rozumiesz? Ręcznie super. Tam, wiesz, i tych blach zawsze tam produkował, dlatego pierwszy rok tam musiał złożyć u niego zawsze zbiorowe zamówienie i on te blachy tam wykonywał i dla nas tam dostarczał. A potem były buty w teatrze jakieś tam ze SBA, z magazynu się, wiesz, brało, szewc je okuwał normalnie na gwoździe, i się stepowało, wiesz. A potem pierwsze blachy, prawdziwe, zawodowe. To no. Było wow, wiesz, to było wow, nie? Tak. No, ja pamiętam, te pierwsze blachy ściągałem do teatru z Londynu. To była jakaś też taka dziwna, wiesz, historia, bo to pierwszy raz był zakup gdzieś za granicą, trzeba było jakieś tłumaczenia, coś tam, coś, te faktury, płacenie w funtach, przeliczanie na złotówki. Trwało to strasznie długo, ale się udało.
Ale się udało. Ale to też nie zła metafora jest, że stepówki zrobione z odrzutowców. No, dokładnie. No. Świetny pomysł na zapowiedź jakiegoś numeru. Zapisujemy. Jacku, a co według ciebie musiałoby się wydarzyć, by umożliwić więcej choreografii stepowanych w teatrach muzycznych w Polsce, u nas w Gdyni na przykład? Wiesz, zawsze miałem poczucie tego, że to jest potencjał nie do końca wykorzystany, bo skoro przez tyle lat, co roku uczy się kilkanaście przynajmniej osób tego stepowania, z czego co najmniej kilka jest w tym dobrych, no to ten potencjał powinien być wykorzystany. Nieźle to czuł dyrektor Korwin, który zaraz na początku swojej dyrekcji, o to jest jeden z moich sukcesów, zaraz na początku swojej dyrekcji zamówił u mnie duży numer stepowany, zamówił specjalną muzykę do niego, napisał ją Maciej Szymański z Poznania. Numer był w stylu A Chorus Line, wiesz, tego numeru One, w takim stylu był. Czyli wiesz, na duży zespół, na linię, czyli na jednakowych też kostium. I ten numer wykonaliśmy na jakimś tam koncercie, nie pamiętam, czy to był sylwestrowy, czy to były jakieś walentynki, jakiś taki był koncert duży. I no to było wydarzenie, słuchaj. A potem było jeszcze lepiej, bo ten numer graliśmy kilka lat w koncertach i się zmieniały się obsady tego numeru. No tak. Więc w rezultacie przyszło do jubileuszu jakiegoś teatru bodajże, pierwszy taki ten duży jubileusz, chyba 40-lecia, albo no nie wiem, jakiś jubileusz był. I do tego numeru zaprosiłem wszystkich, którzy kiedykolwiek ten numer robili. Aha. I ten numer był w rezultacie chyba na około 60 osób. No, no. Więc wszystkie linie były podwójne i mnóstwo ludzi na scenie i no to po prostu robiło ogromne wrażenie, jak tyle ludzi stepowało, wiesz. Oczywiście tam no, z tym jakością dźwięku, bo też był zawsze problem z nagłośnieniem. Teraz już jest lepiej, ale kiedyś był problem z nagłośnieniem tego stepu, wiesz, żeby to brzmiało, żeby to się ładnie przenosiło na widownię. No, ale jakoś to się tam udawało i robiło to ogromne wrażenie. No. I tam właśnie wykorzystałem w tym układzie ten słynny układ matka. No właśnie, tak myślałem, że teraz będziesz wspomnisz o nim. Układ matka. No, tak, to jest takie coś słynnego u tych moich sprzed lat moich absolwentów, ponieważ namówiłem ich na to, żeby się wszyscy tego nauczyli, bo powiedziałem im, że to do każdej muzyki na cztery będzie pasowało i będą mieli gotowy numer na joba. Obojętnie jaką muzę wezmą, będzie pasowało. Tak, tak, tak. No i, a też było to tak, że to się świetnie jakby układało, wiesz, w cyklu kształcenia, ponieważ tam jakby rosła, w tym układzie rosła trudność kombinacji. Czyli zaczynało się to w miarę tak spokojnie, a pod koniec już było dość gęsto i tak bardziej trudno, nie? I ten układ matka fajnie się sprawdzał przez kilka lat. No teraz już jest trochę zapomniany, aczkolwiek może rzeczywiście trzeba byłoby gdzieś tam sięgnąć do tych archiwalnych materiałów i odnaleźć. No tak, no to też jest moja prośba do ciebie, że jak uda ci się to odkopać ten układ, to tak jak zapowiedziałem w naszej prywatnej rozmowie kiedyś, będę starać się kultywować twoją tradycję i mówić, że to jest układ matka Jacka Westera. Będzie to taki relikt epoki. Jacku, słuchaj, mam do ciebie ostatnie pytanie jeszcze, ponieważ mam nadzieję, że będą nas oglądać, że oglądają nas też młodzi uczniowie, młodzi adepci studium, którzy także uczą się stepowania, ale też
No i właśnie, moje ostatnie pytanie do Ciebie. Co mógłbyś powiedzieć, poradzić osobom, które chcą dziś zacząć swoją przygodę ze stepowaniem? Czy masz jakąś super podpowiedź? Na przykład nigdy nie kupuj białych stepówek albo jakiś złoty przepis. Tak, to jest niezłe, wiesz, niezłe. Nigdy nie kupuj białych, ja nigdy nie miałem białych stepówek, ale ty miałeś biało-czarne Oxfordy. Ja miałem biało-czarne, ale one, no, bardzo szybko stały się szare. No, ale wiesz, na początku nieźle wyglądały, także to wiesz, ale to nie o to chodzi, naprawdę nie chodzi o buty, o blachy, mogą być takie, śmakie, owakie, to jest technika stopy, to jest technika wypracowana przez ciało, a nie przez but, nie? To tam nie jest to najważniejsze. Ja moim studentom zawsze nawet robiłem takie hece, że pokazywałem, że stepować można na boso. Zresztą etniczne, prawda, murzyńskie tańce były stepowane na boso i gdzieś tam od nich to się wszystko wzięło przecież, nie? Więc to nie jest problem. Myślę, że a co poradzić młodym ludziom? Słuchajcie, warto w to inwestować, dlatego że to jeszcze wciąż, pomimo już dosyć takiej no, większej popularności, jeszcze wciąż jest to umiejętność elitarna. To znaczy potrafią to świetnie robić tylko niektórzy. Dużo ludzi potrafi to robić, ale świetnie to robić potrafią tylko niektórzy. I zachęcam, żeby do tego grona dołączać, bo warto mieć coś takiego, w czym się jest świetnym, dobrym i co mi świetnie wychodzi. Oczywiście do tego trzeba dojść pracą i jakąś taką pasją, ale te pasje łatwo rozbudzić po pierwszych sukcesach, które się jakby zdarzą, nie? Tak. Myślę, że bardzo namawiam do tego. Teraz macie taką możliwość, jest Akademia Stepowania. Wystarczy się zapisać. Karol ma energię, Karol ma umiejętności, Karol wszystko wie jak, co i jak. I naprawdę wszystkiego was nauczy. Dziękuję Ci bardzo, Jacku, za taką reklamę. Natomiast, kochani, nie jestem jedyny, nie jestem niezastąpiony. Jest wiele osób, od których można się uczyć stepowania i z pewnością te nasze wywiady będą o tych osobach opowiadały, będziemy zapraszać takie osoby, które również swoim talentem i ciężką pracą starają się kultywować kulturę stepowania w Polsce i na świecie. Szanowni Państwo, kochani moi drodzy, moim gościem był Jacek Wester, solista Teatru Muzycznego w Gdyni. Jacku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was, moi drodzy, zapraszam już jutro o godzinie 15 tu na Instagram Live Akademii Stepowania, a rozmawiać będziemy z Jerzyną Nowakowską, tancerką i choreograf z Warszawy. Do zobaczenia jutro o godzinie 15. Dziękuję Ci, Jacku, bardzo serdecznie za tą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Bardzo się cieszę, że też był taki moment, że mogliśmy sobie o tym wszystkim powspominać, poprzypominać sobie różne fajne rzeczy. Wydaje mi się, że idea takich rozmów jest bardzo cenna, bardzo zachęcająca i bardzo inspirująca. Bardzo Ci za to, Karolu, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Ciebie i naszych widzów. Pa, pa. Do zobaczenia.